są w nieciekawej pozycji. Predator został zagrany i to będzie goniony gorilla w tym momencie, odfleszował. Czy oni mają tyle obrażeń? Wątpię. A Prey nie ma heala na gorilla. Jest stun i czy to będzie burst? Jest, aj, martwy gorilla. Ale wziął Rakan zabójstwo. Nie wygrać. O, jest podejście Mujin bez flesza i to będzie kill dla Kings of Dragon X. Nie ma tutaj żadnej opcji. O, jeszcze Mabel go. Pytanie, czy w ogóle jakąkolwiek presję miał Maple na tym idzie, bo mieliśmy, że oj, weź się na Maple. No i to będzie kill, to jest kill, to jest kill. Ależ to zrobił. I o tym wczoraj mówiliśmy. Jak widzicie, też play cały czas. O, jest podejście, jest gang na Kana. Nie ma już dodża dostępnego, ale patrzcie, ile on ma obrażeń. I to będzie śmierć. Ciekaw, czy Mujin da się złapać. Mujin, tak. Mujin, widzi, w tym momencie musi uciekać. W tym momencie musi flashować Mujin. O, Mujin. O, nie ma flasha. Wow, i tutaj jest... No nie ma tutaj BDD, ale BDD podchodzi od pleców, tak? Mujin jeszcze flasha nie ma. Oj, to może być dobra walka dla Flash Wolves. Patrzcie, Pinat już bardzo low, Prey również ginie. Ale BDD co robi w tym momencie? Pierwszy, drugi frag! Czy będzie trzeci? Hanabi? BDD. Stun trafiony. Tak, Hanabi tutaj zabił jedną osobę i Prey odpowiada. Ale Mujin jest martwy, więc Pinat również nie na rządzie. Czy może tutaj jakoś... O, Prey będą? Ma low HP, Maple podchodzi. Prey jest martwy. Pierwszy frag wpada na jego konto, BDD również upadnie za chwilę. Ale Maple tutaj próbuje mocne go ze strony Kingzone, tutaj ja? BDD... O, damage! Pardon? Prey bardzo agresywnie wskakuje, patrzcie, Kan na flance! Trimet stun od Kana i w tym momencie nic takiego... Jeszcze Pinat wchodzi na plecy, zobaczmy z flanki, topór niestety nietrafiony. BDD bardzo low HP, ale Betty sporo shielda, wejście w tym momencie od Pinata! Pinat biegnie, biegnie i od razu flashuje w tył. Double kill Preya. Tak, dla Kingzone i to będzie nasz to jest ten Ezreal, którego chciał wczoraj grać Reckless, no bo ten Ezreal jest bardzo silny. No tak to ma wyglądać właśnie i to jest twórca tego Ezreala. Jest podejście, jest inicjacja od Sword Arta, ale tutaj nie ma follow'a, chociaż BDD bardzo mocno obijany, ale BDD ma Garden Angel, o ile on tam jeszcze obrażeń zadał i wskoczył sobie na plecy Hanabi, ale to jest koniec gry, nie ma w ogóle opcji. Jeszcze BDD poczyści. Spalony został GA ze strony BDD, ale to nie miało żadnego znaczenia i to jest 5-0 dla Kings on Dragon X i będzie GG! Ale ta Irelia była mega mocna, tak samo zresztą Ezreal. I również gra agresywnie i Khan podchodzi i to może być RK od Khana. Khan, czy ma tyle obrażeń? Nie jestem pewien, ale wchodzi. Bardzo nie wydrożował E swoją Merką i Hanabi w dużych, która pada. Khan, czy wystarczy obrażeń? Nie ma many. Wejście od Jadzina, RK złapana Preya. No i to będzie tak, to będzie first blood, tak. No i właśnie, Morris. A znowu? Znowu wziął tego killa. To jest oddany smoke, ale pytanie, czy dalej będą tutaj walczyć. Gorilla bardzo low HP, a wchodzi agresywnie. Musi cofnąć, jest wejście od Maple. To jest martwy Gorilla i Prey również w tym momencie. Co z Preyem? Czy będą wchodzić? Przerwana teleporacja powinna być, choć widzimy, że BDD próbuje tam slipować. Oj, Khan, co ty miał Khan! Firmóweczka. Ale teraz dalej, Flash Wolves do prawej. Tam BDD stara się podchodzić od flanki, ale wątpię, żeby w stanie cokolwiek zrobić. Oj, ku, nie trafione. Jeszcze Maple będzie dojeżdżany przez Pina. Tak, i od Preya trafione. Maple, bardzo fajny stun od Mujina i to mogą być dwa kille dla Kaisy. O, gdzie trafiony W? Od Betiego. Ale ból. BDD się jeszcze tam bawi, tańczy. Krańczycy nie lubią grać z tej pozycji. Nie o, jest tutaj złapany Sword Art, odskoczył. Ale jest obity shield. Będzie przez BDD. Lekki lag. Gorilla. I teraz Gorilla jest w pozycji. Na plecy. Gorilla może za chwilę terapatę, ale już za swoją erkę. Wow, tutaj dobra erka Sajona. Nie wiem dlaczego tutaj nie zestunował go ten... Tak, ale Kingzone, co oni by chcieli zrobić, żeby powrócić do tej gry? Bo widzimy, że Infernal w plecy. Kolejny teraz złapany. BDD, no nie ma szans. Chodź, czaruje. Próbuje BDD, nie ma opcji. Betty, ktoś tutaj presję. I Cloud z trzecim smokiem. To jest lipa dla Kingzone. Ale teraz właśnie mamy walkę. Pilat jest dojechany, Pilat coraz mniej HP, jak na rogu żyty do plecy. Betty tutaj dostaje egzosta, ale Betty cały czas autoatakuje. Sorda też coraz złoty i Betty wchodzi do środka, został zestunowany od razu przez Kana. Kana się tutaj flash. Betty jednak upada, jeden za jeden. BDD jeszcze tej zaszczędzi jest zbawić, ale Prey wchodzi na plecy. Double kill Betty, Prey może to poczyścić. Oj, Maple teraz dołączył do walki, troszeczkę późno, ale no Prey tutaj na pewno zginie. Czał na pewno? Oczywiście. On ma teleportację. To jest chyba jedyna szansa Kingsa na to, żeby wrócić do tego. Ale patrzcie, to jest kolejna walka, no właśnie. W tym momencie jest tutaj nam Alistar. Pulowany Alistar, ma erkę. Ale Maple jako super flanka i Prey obity. Prey w tym momencie jest... Prey już zginął, Gorilla również double kill dla Kaisy. Ona jeszcze ma ulti. I baga na short, co? I oni są jeszcze ten tur, ale to może GG. Bardzo mocna inicjacja i Maple jako super flanka znowu. Prey obijany, Prey zostanie, tak. Prey jest martwy, Pinat tak jest martwy, BDD. To jest GG, moi drodzy, 1-1. Skąd Maple się tam wziął? On był cały czas na midzie i pushował mida, więc udało mu się znowu sflankować no swoim No nie, ale ta gierka była skończona już tak naprawdę.
Kingsman wiedziało o tym, że tego nie wygra. Teraz tak, moi drodzy. Flash Wolves ma lepszy seed, bo to Flash Wolves wyszło z grupy jakby na drugim miejscu, więc to Flash Wolves zdecydowało w pierwszej grze, jaką stronę chciało i wzięli stronę niebieską. Teraz to Kingsman decydowało i wzięli stronę czerwoną, więc teraz po raz kolejny Flash Wolves zdecyduje i pytanie, czy wezmą stronę niebieską, czy czerwoną. No chyba tą niebieską zostaną. 14-2. No ten draft był zdecydowanie lepszy, ale też lepiej go rozegrali. To jest Braum. Dobre. Play tutaj musi spalić flasha, prawdopodobnie Play jest martwy. To będzie kill, tak jest. On nic nie pali już, wie o tym, że zginie. No tutaj chyba za bardzo nie może co zrobić. Wystarczy, że ta Khan już tutaj tankuje i jest łatwy frag. Oj, chodźka na ale trafiony tutaj skille przez BDD. Pinat będzie musiał odflashować. Przeżyje. Przeżyje. O, trafiony. Patrzcie, Erka odbił, właśnie Erka grana tutaj od bestii, ale nie sfleszował. To jest, ale ładnie to Mujin rozegrał. Świetnie, bo w ścianę go skopał. Tak, Mujin fajne combo zrobił. Bardzo dobry gracz. Teraz weźcie na Hanabiego, jest ale tutaj super Pinat przeszkodził Hanabiemu swoim pilarem. Oj, Khan, on nie ma flasha. Jest slow trafiony, Khan podrzucony i niestety, ale upadnie. Tutaj nawet nie musi być zagrany kick, chociaż był zagrany. Podejście do drugiego przycieka, Pinat może być wyłapany. Pinat w tym momencie ma flasha, czy będzie flash zagrany? RK powinien... Ale Pinat dwa levele do tyłu. Ale bardzo dobra decyzja, teraz weźcie od Rakana. Super tutaj wyjście od Gorilli, Maple jest obijany, Maple już odflashował, ale on jest tak low, że w tym momencie Kings on Dragon X może pozwolić sobie na to, żeby gonić, ale świetny ult tutaj od Brauma. Jest wejście, Maple już ginie, Pinat również. Fajnie tutaj wbił Hanabi, niestety tylko w Gorillę, jeszcze Prey gdzieś tam ucieka, ale Betty, jakie on ma obrażenie, Betty kontra BDD, BDD triumfuje. Jak na razie mamy 3-2. Hanabi podrzucony, no i Hanabi również zostanie zabity. Zostawiony. Wystarczy, tak jest. Oj, Sardart się wypuścił, chyba za daleko. W tym momencie łapany, on ma dostępnego flasha, jak na razie ucieka i od... Nie, nie odflashował. Ale może za chwilę może wejść Q, trafiony, wchodzi Mojin! Jest Insek, ale Insek tylko po to, że w Khana, tylko po to, że Maple mógł wejść i to nie ma żadnego znaczenia, bo Maple ginie. Tak jest. I teraz to już... Tak naprawdę drużyna Flash Wolves nie ma damage'a, więc K może sobie pozwolić, Betty ginie i to będzie nasz dla drużyny Kingzone Dragon X i prawdopodobnie ta gra już jest skończona. Ta strofa. Będzie goniony Gorilla, niestety nie ma swojego buna, ale Mujin tam ucieka, ale wiecie co, no bezużyteczny ten Lee Sin się jakoś podrzuci. Ale może Mujin ukradnie. Tak, to jest to właśnie, Lee Sin to jest jedna z lepszych postaci, szczególnie jeżeli Q zostanie trafiony w Nashora, bo wtedy masz ten tą egzekucję dodatkową. O, KP ma K, ale patrzcie co Play Gorilla. O, przeżył Sword Art. Ale boją się, Mujin może to zrobić. Ale będą musieli w końcu to zrobić, bo teraz są HP na nie, bo Mujin w tym momencie jest w słabej pozycji. Mujin, nie! I teraz wzięcie na Shora. Chociaż Pinat. Pinat! O, Pinat! 21 i śmiech! Oj! I Trandu dobił na Shora. Jak? Red Buff jakiś czy coś? Czekaj, na bocie. Khan jest tutaj obijany, Yasuo tam biegnie, ale za daleko. Khan może wygrać to 1-1, tylko on się boi. Tak, tam trafił Betty i... Khan. O! Nie wiem, Khan sobie zdawał sprawę. Okej, jeśli padnę, to nie ma znaczenia. No przynajmniej inhibitor. Wzięliśmy inhibitor, to było najważniejsze. O, Pinat. Okej, wycofa. Jakiś pilar jeszcze, by powstrzymać tego Maple'a. O, ale jego i Maple z no i to jest ten Yasuo pod Inta. To jest ten Yasuo pod Inta. Teleportacja na plecy. Co się stanie, co się stanie? BDD puścił fajną ścianę i przerwał ult. Wejście w Hanabiego, chcą go zabić, strzelbowany. Ale patrzcie, Prey, został kopnięty, nie w tą stronę, ale tam wbija Betty, Prey jest martwy. I Betty, jakie obrażenia, nic nie jest, po prostu wszystkich zabija. O, Holender, Fleszur, co za teamfight. Wiedzą o tym, że właśnie, Pinat podchodzi, to może być właśnie ult na Sajona i w tym momencie fokus Sajona to jest idealny teamfight dla Kingzone, bo mogą fokusować frontline. Frontline został już zniszczony. Ściana Yasuo została spuszczona, BDD wbija, no i to może być tak naprawdę koniec gry. Betty, bardzo low HP. Maple wbija, musiał odflashować, ale tam jest ściana. No niestety, Yasuo nawet posunięta. Tańczy, ale próbował to jest jego ostatni taniec. Poskakać. To będzie GG, moi drodzy. 2-1 dla Kingzone Dragon X. Okej. Okay. Tylko pytanie, co będzie na tej czwartej mapie, czy będziemy mieli piątą? O, jeszcze właśnie to jest to combo, ale to ale nie ma znaczenia. To jest 2 versus 5, nawet 3, bo tutaj widzimy, Sorot nadchodzi, ale... Coś tam klikał Betty, ale nie wyklikał. HG Nexus dla Kingzone. No i szczerze mówiąc, no nie jestem fanem tego Lee Songa, ale z ciekawości zobaczę, ile on obrażeń zadał w tej grze. Pinat podejmuje Reda, teraz weź od Sordata, ale... pamiętajmy, że Pinat ma 6 poziom, więc nawet jeżeli będzie miał lojeć, może zagrać RK. Ale patrzcie, jest Maple ma ulta, Trusza odbara, wystarczyło pierwsza krew! Co za losowy first blood, jeszcze Mujin.
Mujin ma flesza, okay, będzie zawieczny. Tak, ale widzicie, nie... tutaj powoli podchodzą, bo ten turret na topie, to byłby już drugi turret dla Kingzone. Jest inicjacja, ale świetny spell shield, chociaż użył Sword Art jeszcze cleansa, żeby dobiec. Jest fajny tepl. Tepe od Hanabiego i w tym momencie Gorilla jest tarapata. Gorilla może zginąć. Jest wycofanie. Ulti Gali jeszcze zagrane i został zburstowany Sword Art dzięki bindingowi. Maple za 4 osoby i burstuje tutaj Preya. Prey ginie, również ginie Gorilla. Pinat jakoś tam ucieka z low HP. BDD i Khan będą w stanie biegać tutaj tą walkę. 2-1 dla Flash Wolves. Kolejny Cage zapuszczany. Trwane wejścia Sword Arta. Galio zerką. Dwie osoby będą podrzucone. Bardzo ładny Black Shield. Pinat tutaj musi uciekać. Khan jest z flanki. Będzie one-shotował Betty. Jeszcze BDD tutaj oczywiście z flanki wjeżdża. Maple coraz mniej HP upadnie. Double kill. Jeżeli jakimś cudem zdobędzie wizję na... Musi spróbować. Oj. Tutaj raczej Prey będzie w stanie go tutaj tak zrobić. Sword Art, dawaj. Nie, też ucieka, może dopada. To są kolejne dwa kille dla Kingsa. On nie ma teleporta dostępnego, czy będą gonić Maple? Nie, tutaj Pinat fajnie flankuje, Betty jest w bardzo słabej pozycji, wchodzi bardzo głęboko Gorilla i znowu Khan flashuje i zjadł już Betty. I to O, jeszcze ten Vladimir, BDD, bardzo low HP, jeszcze Q jest dostępne, wzmocnione, ale chyba to nie ma znaczenia. Double kill po raz kolejny dla Khana, bo Fizz jest dużo lepszy do walki, jeżeli możesz Fizza załamać. Nie, Smite już został zagrany, więc w tym momencie musi zostać tak. Fizz zostaje również zagrany. Jego drużyna kończy grę, a on bije miniony na bocie i to może być inicjacja, w związku z 5-4, fajna flanka od Maple. A jak zabijesz Szagata? Ucieka pod ścianę, patrzcie ile Vladimir zrobi tutaj obrażeń. I Prey bardzo mocno bity, Vladimir jeszcze wodzi, ale niestety no nikt z Kingzone nie upadł. Zostali wygajdowani i Prey wskoczył z powrotem! Co on zrobił? Trochę disrespect od Preya, ale Nexus otwarty. Ale tak, w tym momencie Maple jest martwy, Sword Art również i to będzie GG, Betty. Betty jeszcze próbuje się rtować. Chyba, że Betty. Może w końcu. Tutaj zabił BDD, ale Pinat go ugryzł. No i to jest koniec gry, moi drodzy. No nie, no nie masz jak ruszyć Khana niestety. Tak jest, palił tam Gargoyla i nic. Khan, co za bestia. No, z 10 tysięcy HP na tym Gargoylu, jak odpalił, no. GG. No i 5... 3-1 dla Kingzone Dragon X. 5-12. Ciekawe, jak to tak obstawił na fanpage'u. Reżyser musi znaleźć. Teraz, słuchaj, Damian, pewnie wszyscy. Ale no to nowe komentarze koło pierwszemu się. Spokojnie, będzie... Tam jest timing.